witam. Tutaj koledze nagrywam tego niby Black Herforda. Zaraz zobaczymy numer kolczyka. No chodź tutaj. Widać. Tutaj jest ta zepsuta kiszonka, która była z tej strony. Tak jak wczoraj pisałem, tego rogu nawet nie ruszą, nie ma szansy. Byk nie jest głupi, jak jest zepsute, to nie będzie jadł. Tutaj była dobra, jest zjedzona. Z drugiej strony też jest dół wygryziony. A w tym miejscu, gdzie ona była zepsuta, to tego nie ruszą. Nie ma opcji. I teraz to trzeba będzie odrzucić i dalej będą jeść. Idziemy dalej. Tutaj były te wytłoki dane. To są już wszystkie zjedzone. Opona pusta. Chodźcie, chodźcie! Chodźcie, wiatr wieje mocno. No chodź, chodź! Chodź, byczek, chodź! Chodź tutaj! No chodź, chodź! Chodźcie, chodźcie! Szybciutko! Jersey biega, skacze. No idź już, idź tam. No i na końcu został gospodarz. Co on tam idzie tak powoli? Trzeba go wołać. No i tam idzie ten Black Hereford. Tak, bardzo powoli. No idź, 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 idź. Ładny byczek. No i oczywiście wszystko już sobie ładnie jedzą. Już dzisiaj nie będę tego nagrywał. Każdego z osobna. Ogólny taki obraz. Jeszcze tam pójdę siano, pokażę mi kiszonkę tą z belki. Jeszcze tutaj tak szybciutko od tyłu. Tutaj jeszcze resztka tej kiszonki. Jeszcze jedna nam została. Ta i jeszcze jedna. Tutaj ładnie mają słoneczko. Zaraz tutaj się pokładą. No i siano w stojaku. Ładnie słońce świeci, widoki piękne. Dzięki.